Państwo, bardzo proszę o... Witam serdecznie wszystkich zebranych. Bardzo proszę o powstanie, wysłuchanie hymnu narodu. Szczególnie gorąco witam naszych gości dzisiejszych, to jest przedsiębiorców, właścicieli firm, zakładów pracy, którzy dzisiaj zostaną uhonorowani dyplomami podziękowania za współpracę, za wspieranie różnych inicjatyw, które odbywają się, wydarzeń, uroczystości, świąt na terenie gminy. Witam również bardzo gorąco drugich naszych szczególnych gości dzisiaj, sportowców z gminy Dąbie, którzy swoim talentem, swoim wysiłkiem, ogromną pracą odnoszą sukcesy na skalę i świata, i Europy, i tutaj w skali regionu. Witam bardzo serdecznie dyrektorów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, firm, instytucji, prezesów związków, stowarzyszeń. Witam serdecznie sołtysów. Witam media. Panią redaktor naczelną Przeglądu Konińskiego Aleksandrę Wysocką, pana Bartłomieja Fiwka, portal informacyjny Ekoło. Witam przybyłych mieszkańców gminy Dąbie. Stwierdzam, iż w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo radni, otrzymaliście porządek na dzisiejszą sesję. Pragnę poinformować, iż chcę wprowadzić zmianę, mianowicie w punkcie 7 porządku, w punkcie, przepraszam, 5 porządku sprawozdanie z działalności środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu w roku budżetowym 2015. Pani dyrektor rozchorowała się i prosiła o przeniesienie tego sprawozdania na sesję następną i ja przychyliłem się do tej prośby. No, choroba nie wybiera i to sprawozdanie będzie na sesji marcowej. Czy ktoś jeszcze z Państwa w sprawie porządku dzisiejszego? Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja pozwolę sobie zgłosić autopoprawkę do porządku dzisiejszej sesji. Mianowicie chciałbym wprowadzić do naszych dzisiejszych obrad projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w skrócie znaną wszystkim jako program 500+. Spieszę już wyjaśnić, z czego to wynika, ponieważ wczoraj, będąc na spotkaniu konwencie wójtów, burmistrzów subregionu konińskiego i wcześniej panie pracujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, będące na szkoleniu współorganizowanym też przez ministerstwo, zwrócili się tak z prośbą o możliwie szybkie przegłosowanie tej uchwały po to, żeby móc scedować te obowiązki formalnie na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, po to, żeby
Nie czekać też i nie opóźniać tych prac. Mamy wstępne informacje dotyczące wysokości środków na wdrażanie projektu i aby już powoli zacząć tę procedurę tworzyć, chciałbym po prostu, nie czekając do sesji marcowej, już teraz dla przyspieszenia prac nad programem 500+, i dlatego zwracam się do pana przewodniczącego o wprowadzenie tego do porządku obrad. Co do uzasadnienia, to przy procedowaniu i przegłosowaniu prezentacji tejże uchwały rozwinę temat szerzej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, czy ktoś jeszcze ma do dzisiejszego porządku uwagi? Nie widzę, więc proponuję następujące zmiany, mianowicie skreślenie z tego porządku obrad sprawozdania z działalności środowiskowego Domu Samopomocy w Domu w roku budżetowym 2015 oraz wprowadzenie do porządku uchwały w sprawie wyznaczenia Miejskiego Środowiska Pomocy Społecznej w Domu do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wprowadzonych zmian do dzisiejszego porządku? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Widzę, że jednogłośnie. Pozwolę więc sobie teraz odczytać porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z obrad 14 sesji Rady Miejskiej. Kolejny, informacja burmistrza miasta z działalności międzysesyjnej. Następnie sprawy samorządowe. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę w Dąbie. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina w Dąbie. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę w Dąbie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia, to jest karta nauczyciela. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w mieście Dąbie przy ulicy Wyszyńskiego 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Chełmno 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 2 położonego w mieście Dąbie przy ulicy Łęczyckiej 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 8 położonego w mieście Dąbie przy ulicy 1 Maja 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w mieście Dąbie przy ulicy Asnyka 14A. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Dąbie i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy gminą Dąbie a powiatem kolskim. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie gminy Dąbie do partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu składanego do dofinansowania w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Dąbie. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie na lata 2016-2021, podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Następny punkt to interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski i informacje oraz zamknięcie obrad. Punkt następny to przyjęcie protokołu z obrad 14 sesji Rady Miejskiej. Stwierdzam, iż został on napisany zgodnie z przebiegiem. Obrad był wyłożony na pół godziny przed rozpoczęciem dzisiejszego posiedzenia, więc wnoszę o jego przyjęcie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 14 sesji Rady Miejskiej w Dąbiu? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Widzę jednogłośnie. Dziękuję. Punkt następny. Sprawy samorządowe. Bardzo proszę, pan burmistrz miasta Dąbiu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Sołtysi, Panie Starosto, zaproszeni goście na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Dąbiu. Pozwolę sobie przedstawić dziś z racji innej, troszeczkę bardziej uroczystej formy naszej sesji zaproszonych gości w większym skrócie działalność z ostatniej mojej pracy pomiędzy naszymi pracami sesji. I przechodząc już do rzeczy i do konkretu, w pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę i odnieść się do odbytego wczoraj spotkania wspólnie z pozostałymi burmistrzami subregionu konińskiego w ramach Stowarzyszenia WOKiS, ponieważ toczyliśmy tu kiedyś rozmowę o pracy urzędu, tej merytorycznej, formalnej, o przygotowaniu pracowników do wykonywanych obowiązków i do tego, że w Polsce, gdzie stosunkowo prawo zmienia się relatywnie często i trzeba bardzo mocno na bieżąco śledzić wszystkie zmiany, muszę tutaj przyznać, że gmina Dąbie w roku 15, jeśli chodzi o aktualizację wiedzy do kształcania naszych współpracowników, uzyskała w ramach samego Stowarzyszenia WOKiS bardzo dobry wynik, ponieważ my jako gmina, która w tym stowarzyszeniu gdzieś od 20 kilku lat funkcjonuje, w ramach też korzystania z ich oferty szkoleniowej i takiej porozumienia i tworzenia takiej korporacji, żeby jednym głosem mówić w sprawach dla nas ważnych, a nie dzielić tego głosu. Składka tam w naszym wymiarze mieszkańców wynosi około 7 tysięcy złotych i okazuje się, że w porównaniu do roku 2014, gdzie przeszkoliliśmy zaledwie 18, jako gmina Dąbie, tak, przeszkoliła 18 jednostek osobogodzin, bo to jest tak, że jedna osoba nieraz bierze udział w szkoleniu różnym, tak? To muszę tutaj pochwalić pracowników i tu naszą działalność, że w roku 2015 odwróciliśmy tą formę, bo z 18 osobogodzin mamy 81 szkoleniowych osobogodzin i nagle w ramach składki, gdzie szkolenie kosztowało nas 350 zł za osobę w 2014 roku, dochodzimy do tego, że w ramach składki szkolimy ludzi za cenę 65 zł. Czyli wykorzystujemy to w takim możliwie najbardziej efektywnym stopniu, bo w 2015 roku stajemy się gminą, która w czołówce pracowników swoich wysyła, proponuje oferty szkoleń i tego, żebyśmy mimo wszystko pracowali na bieżąco. Jest to ważne przede wszystkim nie tylko dla mnie jako szefa tejże jednostki, ale przede wszystkim dla mieszkańców, bo im pracownicy nasi będą lepiej i aktualniej wykształceni, tym mniej kłopotów z załatwianiem spraw mamy na co dzień. Mam nadzieję, że też ta tendencja zostanie zachowana w latach kolejnych. Ogłosiliśmy już przetarg na wykonanie remontu mostu w Sobótce. Przetarg został ogłoszony w ramach projektu i buduj, to znaczy każdy, kto zgłosi swoją ofertę, musi ją zgłosić w ramach stworzenia oddzielnego projektu na wykonanie tej inwestycji i jej wykonanie. Zakładamy, i tutaj
zgłaszam się szczególnie do tych miejscowości zainteresowanych bezpośrednio utrudnieniami w ewentualnym poruszaniu się w trakcie wyłączenia tego mostu z ruchu, że przewidujemy w optymistycznej wersji, żeby zakończyć całą inwestycję do końca czerwca bieżącego roku. W związku z tym, że sama prowadzenie tej inwestycji może nie jest takie długie, ale pozwolenia na budowę, na zajęcie tutaj koryta rzeki i tak dalej, te wszystkie zgody wymagają od nas no, konkretnego czasu, ale mam nadzieję, że tutaj mieszkańcy, szczególnie Chruścina, Cichniany, Sobótki jakoś wytrzymają, bo mam nadzieję, że ta jakość później korzystania z tej infrastruktury znacznie się poprawi. Idąc w ramach już rozpoczęcia realizacji kolejnych naszych planów, no, otrzymaliśmy odpowiedź od marszałka Wojciecha Jankowiaka w ramach tego naszego, nazwijmy to, porozumienia współpracy dotyczącego remontu wody na ulicy Kąskiej. Mianowicie odpowiedź brzmi, że jeśli dokonamy, rozpoczniemy tę inwestycję i dokonamy remontu tej sieci wodnej, to marszałek jest gotów wprowadzić wymianę czy położenie nowej nakładki asfaltowej na tym remontowanym odcinku w momencie, kiedy już nasza sieć wodna nie będzie powodowała kolejnego niszczenia tejże nakładki poprzez te częste wszystkim mieszkańcom dobrze znane awarie sieci wodnej. Kolejna wniosek, który też płynął z wczorajszego spotkania i pozwolę sobie już przechodząc do naszego programu 500+, padały na poprzedniej sesji pytania, jak jesteśmy przygotowani, w którym kierunku to idzie. Dostaliśmy informację o konkretnych środkach przewidzianych na wdrożenie tego programu i właśnie stąd ta ekspresowa chęć prowadzenia dzisiaj na dzisiejszych obradach sesji tejże uchwały, żebyśmy właśnie do marca nie przedłużali tej całej procedury, bo sama uchwała i jej treść jest dosyć krótka i jasna. Tylko tyle, że Rada Miejska powierza wykonanie tego przedsięwzięcia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, co tak czy inaczej wydarzyć by się musiało i nie ma jakby innego tutaj ku temu sposobu na rozwiązanie tego problemu. Natomiast no, formalności zachowane muszą być i od uchwały poprzez kolejne zarządzenia do konkretnych osób już wydawane przeze mnie będziemy starali się zrobić tak, żeby być gotowym w kwietniu na przyjmowanie tychże wniosków, tak jak zapowiada to ministerstwo. W związku z tym mam nadzieję, że uda się też te formalności dzisiaj zakończyć. W odpowiedzi na prośby mieszkańców zainteresowanych kłopotami związanymi z objazdem w ramach remontu drogi do Ubiejowa, firma Skanska zobowiązała się przygotować projekt organizacji ruchu i zrekompensować nam koszty wstawienia nowych znaków. Pewnie jeszcze trochę to potrwa, bo każda zmiana organizacji ruchu wymaga potem zatwierdzenia przez Wojewódzki Zarząd Dróg, przez inne instytucje i ustalenia. Niemniej jednak jakby mamy w tym temacie sprawę z naszego punktu widzenia już załatwioną i pozostaje tylko kwestia tych formalności realizacji tego wydarzenia. No też przeprowadziliśmy taką delikatną przecinkę drzew wzdłuż dróg i stąd poza tym, że chciałbym o tym poinformować, to moja wielka prośba, żeby w tych miejscowościach, gdzie będziemy te prace dalej kontynuować lub gdzie kontynuowaliśmy, żeby mieszkańcy, przy których działkach znajdują się dane już powycinane drzewa, no zajęli się ich uprzątnięciem, żebyśmy potem nie byli świadkami tego, że gałęzie, jakieś akacje będą przez wiatr rozdmuchiwane po całych polach i jeszcze narobi się z tego więcej bałaganu niż było, kiedy te krzewy rosły przy tych drogach. I to jest wielka moja prośba do Państwa sołtysów, żeby uczulić mieszkańców na to, ich troszeczkę przypilnować, bo mam nadzieję, że po efekcie tych prac, gdzie już je widać, to widać, że to ładnie wygląda. Kolejna sprawa, i to też dzisiaj mam wielką prośbę do Państwa sołtysów, prośba płynąca z wydziału zajmującego się pobieraniem podatków, ponieważ ordynacja podatkowa zmienia się i restrykcje są na tyle
konkretne, że pozwalają konkretnym sołtysom zbierać podatek tylko i wyłącznie ze wsi, w których pełnią rolę sołtysa. Nie może być tak, że ktoś z sąsiedniej wioski do państwa uda się, czy to po drodze, czy przez znajomość i wpłacił was podatek, ponieważ no, nie jest to możliwe i zgodne, i żeby później nie było kłopotu przy oddawaniu i kwitaliuszy, to już chciałbym uczulić w tym temacie państwa zawczasu. Druga sprawa, tutaj dzięki uprzejmości pani sołtys dotarły do was okólniki wyjaśniające także procedurę i zakres współpracy gminy w ramach realizacji programu 500+. Proszę was także o to, żebyście mogli to dostarczyć możliwie skutecznie dla naszych mieszkańców, bo im więcej informacji dotrze w tej formie, też pewnie będą i mniejsze kolejki, i mniejsze niespodziewane oczekiwania. I też w związku z tym bardzo proszę państwa o pozostanie chwileczkę po zakończeniu sesji, żeby kilka informacji takich praktycznych wysłuchać, które tutaj nasi pracownicy mają do państwu do przekazania. Ostatnia rzecz. Jesteśmy po spotkaniu spółki śmieciowej w Koninie, z którą mamy wiecznie te same problemy wynikające z ich wyceny odbioru śmieci dla wszystkich gmin za tonę tych śmieci niesegregowanych. No, wieści są różne, mniej bardziej optymistyczne. Cały czas jest problem tych gmin, które gdzieś tam i tych firm, które niekoniecznie przy aprobacie gmin wywożą śmieci nie do Konina, a do Pleczewa, co powoduje no, niewystarczający strumień śmieci, a przy niewystarczającym strumieniu śmieci rośnie koszt utrzymania całej spółki i później wpływa to na sumę wyceny za tonę. Ale też jest prośba wynikająca dla każdej gminy, żeby państwo, którzy decydują się na segregowanie tychże odpadów, naprawdę starali się to w miarę rzetelnie wykonać, ponieważ pamiętajcie, jeśli macie worki na śmieci, szklane, na plastik, a trafiają one potem do kosza zmieszanego, szczególnie jakieś butelki szklane, które są stosunkowo ciężkie, to my później płacimy to w ramach tychże śmieci zmieszanych. I może się okazać tak, że pojawią się kontrole gdzieś na wsiach, gdzie będzie taki proceder wciąż nieprzerwanie działał, żeby potem mieszkańców, którzy jednak realnie tej segregacji nie prowadzą, zakwalifikować do tych, którzy powinni opłacać składkę dla osób niesegregujących śmieci. To wynika też z kłopotów, jakie później to powoduje na bramie w Koninie do wykorzystania właśnie tam w tej spalarni. Dlatego to jest moja wielka prośba, żebyście państwo napominali też mieszkańców w ramach rozmów, żeby tego unikać, bo no nie chcemy później, żeby mieszkańcy z tego powodu mieli jakieś nieprzyjemności i kłopoty, bo na końcu to źle odbija się na nas, a prawda jest taka, że my jako Rada Miejska, wy jako sołtysi, ja tutaj jako burmistrz, mamy bardzo mały wpływ na to, jak realizujemy wykonanie tejże ustawy. Bo tutaj nie mamy jakby możliwości czy umarzania zadłużenia, nie mamy możliwości odstępowania od procedur administracyjnych, które nakłada ustawa. To niestety nie działa tak, jak chociażby w przypadku podatku rolnego, gdzie za konkretnymi powodami można go umorzyć, czy też nie. W ogóle daje to burmistrzowi szansę do jakiejkolwiek pomocy. W tym przypadku no niestety nie ma takiej szansy. Pojawiają się też u mieszkańców tego typu problemy i tu jako burmistrz miasta akurat jestem bezradny. Dlatego relatywnie wcześnie państwa ostrzegam i proszę, żeby te informacje jak najbardziej rozpowszechnić. Żeby nie przedłużać, większość rzeczy też pojawi się w ramach uzasadniania konkretnych uchwał, dlatego też nie chcę dalej przedłużać i w związku z tym, że mamy tę uroczystą część dzisiejszej naszej sesji,
chciałbym do jej pierwszej części dzisiaj Państwa zaprosić, mianowicie wyróżnić sportowców, którzy indywidualnie osiągają sukcesy pozwalające reprezentować swój talent, możliwości, ciężką pracę na szczeblach wyższych niż gmina, niż powiat, tylko reprezentujących nas naprawdę na szeroką skalę. My jako samorząd gminy Dąbie jesteśmy i dumni, że mamy takich mieszkańców, którym mimo wieku trudności nadal się chce i że poświęcają swój czas, energię i talent realizują w tym kierunku. I w imieniu swoim wszystkim Wam chciałbym złożyć serdeczne życzenia, żeby kariery, które trwają, w niektórych przypadkach, które dopiero się rozwijają, rozwijały się tak, jak sobie tego życzycie, jak sobie marzycie. Tym, którzy te kariery mają już rozwinięte i one trwają, życzę, żebyście utrzymywali równie wysoki poziom na kolejnych zawodach krajowych czy międzynarodowych. I cóż, żeby omijały Was kontuzje, nieprzewidziane przypadki, no i żebyście nadal promowali nie tylko swoje nazwisko, ale także to, że wywodzicie się z gminy Dąbie, bo jakkolwiek byśmy tutaj dziś nie rozmawiali, to zawsze mam nadzieję, że każdy z radością do swoich korzeni wraca i że zawsze pamiętał będzie o tym, że tu z gminy Dąbie się wywodzi, tu zaczynał i swoje życie, ale też i swoją karierę. Raz jeszcze przyjmijcie ode mnie serdeczne gratulacje i pozwolę sobie poprosić Pana Przewodniczącego o pomoc i wręczenie Wam wszystkim upominków. Słowa szacunku, uznania dla wszystkich tutaj obecnych sportowców, tych starszych i tych młodszych za Wasz wysiłek, za trud, za mimo przeciwności pewnych życiowych, to jesteście przykładem ogromnego wysiłku, przykładem, iż nie poddajecie się, że można w życiu wiele ciężką pracą, systematyczną pracą osiągnąć i za to jesteśmy pełni szacunku dla Was, uznania. Gratulujemy i dziękujemy za te wysokie osiągnięcia i za promocję, tak jak powiedział Pan Burmistrz, gminy Dąbie i regionu Ziemi Polskiej. Serdeczne słowa uznania i gratulacje. I dalszych sukcesów życzę. Pozwolę sobie teraz zaprosić wszystkich wyróżnionych sportowców. Serdeczne podziękowania, wyrazy wdzięczności i gratulacji chciałbym złożyć Panu Maciejowi Gralakowi. Serdecznie życzę kolejnych Mistrzostw Świata w nadchodzących latach. No jutro życzę sukcesu. Kolejny pastor, należą się olbrzymie te słowa uznania i gratulacje dla, myślę, Państwa Gralaków za wspieranie syna Macieja, bo na pewno jest to też i Państwa olbrzymie osiągnięcie i powód do dumy i do ogromnej satysfakcji z tego, co właśnie Maciej osiąga. Serdecznie również gratuluję. Wyrazy uznania i podziękowania chciałbym złożyć także Panu Markowi Bystrzyckiemu, który reprezentuje nas w kategorii koszykarskiej. Serdeczne słowa uznania, gratulacji. O ile, Szanowni Państwo, może chociaż dwa zdania. Myślę, że Panie Marku, Pan i tak to, myślę, powie w jakiej to dziedzinie, ale to też Maciej jest przykładem sukcesów na skalę światową. Pan Marek natomiast wcale nie gorsze wyniki osiąga, jest to skala europejska. Jeśli się mylę, to proszę poprawić. Reprezentant Polski, więc ogromny również szacunek i słowa uznania za te sukcesy, które Pan osiągnie.
Dokładnie. I wiem, że jest tam partia założycielem tej partii w Berlinie, ale to później myślę, że pan lepiej opowie właśnie, jak do tego doszło. Dokładnie, jest to koszykówka na wózkach, co niektórzy wiedzą, a chciałbym też pogratulować tutaj koledze Gralakowi. Przykro, że jest jedna tak mało, ale miejmy nadzieję, że z roku na rok będzie coraz więcej osób niepełnosprawnych i chciałbym też podziękować tutaj gminie za takie wyróżnienie i za zaproszenie w ogóle. Myślę, że tacie, bo tutaj słyszałem, że walczy jak lewo, to żebym się tutaj spotkał. Dziękuję i myślę, że następnym razem, jeśli będzie taka okazja, chętnie się spotkam, ale myślę, że dla tutaj kolegi Gralaka, dla mnie dużo większym ułatwieniem będzie to, jeśli spotkamy się w miejscu dostosowanym, czyli w siedlicy szkolnej, czy gdzieś, bo takie miejsca są i myślę, że dla kolega nas będzie dużo łatwiej się dostać. Dziękuję jeszcze raz i gratuluję koledze. Słowa uznania i gratulacji również dla pana Józefa. Podziękowania i gratulacje chcemy złożyć panu Krzysztofowi Nowosielskiemu, który dzielnie zbiega w biegu dystansowych i reprezentuje. Panie Krzysztofie, serdeczne gratulacje. To już ładnych parę lat. I widzę ciągle, nie ustaje pan w tych swoich treningach, pomimo naprawdę, proszę wierzyć, różnej pogody. Deszcz, wiatr, trening jest treningiem i trzeba go wykonać. Gratulacje i słowa uznania za tym pole walki, upór i sukcesy, które pan odnosi. Proszę bardzo. Teraz pora na naszych najmłodszych reprezentantów, którym też trzeba szczególnie pogratulować. Nie poddają się modom komputerowym, tylko walczą i to naprawdę z imponującymi wynikami. Serdecznie gratuluję i składam podziękowanie za reprezentowanie nas pani Karinie Marciniak, która reprezentuje nas w kategorii siatkówka. Także województwa, jeśli dobrze. Gratulacje. Gratulacje dla mamy, która jest tu obecna. Zawsze rodzice na pewno wspierają i pomagają i angażują dużo własnego czasu w to, ażeby właśnie talenty dzieci rozwijały się. Też słowa uznania. Serdeczne podziękowanie i gratulacje chcielibyśmy złożyć panu Jakubowi Niewiadomskiemu z wyrazami uznania. Mam nadzieję, że następnym razem to już będzie w pierwszej drużynie mistrzowskiej Ekstra Klasy nas reprezentował. Życzę najszybszych porządków z Janem Muranem. To utalentowany młody pisarz. Gratulacje dla mamy. Wiem, że poświęca i angażuje się właśnie, ażeby ten talent syna się rozwijał w sposób prawidłowy. Serdeczne gratulacje. Raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie dziękuję państwu. Dołączam się do życzeń i gratulacji złożonych rodzicom i najbliższym. O ile tutaj znamy się, czy rodzice pana Macieja, pana Marka na co dzień. Ja miałem okazję spotykać rodziców i rodzinę pana Jakuba w oczekiwaniach na treningi i transporcie Poznań, Dąbie, Poznań. Życzę wytrwałości i życzę sukcesów po raz kolejny. Kto chciałby zabrać głos? Pan Maciej, a wszystkich zapraszam na prośbę tutaj naszych mediów do wspólnego zdjęcia także. Dzień dobry państwu, ja dziękuję za takie wyróżnienie. Jak już to mówiłem w starosty chorskim, bardzo dziękuję panu, w tym przypadku burmistrzowi i tej Radzie Miejskiej, bo powiem szczerze, to jest bardzo miłe, jak się od swoich dostaje wyróżnienie. I powiem, że burmistrza znam od jakichś 15 lat i on zawsze mnie jakby nie było dopingował do tego, żebym dawał w siebie wszystko i dopóki będę miał siłę, chęci
i tak zwaną wytrwałą, to będę to robił. Bardzo dziękuję mojej rodzinie, mojej mamie, mojemu tacie, który każde popołudnie przez 6 dni w tygodniu daje mi, pomaga mi w tym treningu. Również stosuje specjalną dietę, żeby po prostu znaleźć się w limicie wagowym. No dzisiaj na przykład jestem, powiedzmy tak, na lekkiej głodówce, ponieważ za jakieś półtora godziny jedziemy na Mistrzostwa Polski, także muszę się znieść w limicie wagowym. Tak, dziękuję panu przewodniczącemu, panu burmistrzowi i wszystkim wyróżnionym, ponieważ wiem, że dużo uporu w tym trzeba. Także Margowi tu gratuluję i mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze nie raz. Krzyszkowi Nowosielski, tu piłkarzom i pani siatkarce. Krzyszkowi również, bo dlatego, że wiem, ile to wysiłku kosztuje, ponieważ mój brat biega. Także dalej wytrwałości i dalej wspólnych sukcesów. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 30a ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły jest w obowiązku przeprowadzić analizę poniesionych w roku 2015 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w artykule 30 Karty Nauczyciela oraz średniej struktury zatrudnienia na podstawie stopnia awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący jest w obowiązku wypłacić różnicę między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli. I tak w roku 2015 wypłaciliśmy nauczycielom stażystom tak zwany jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości 2895,97 zł i nauczycielom mianowanym w wysokości 2050,47 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni pytania? Tytułem ad vocem komentarza do tego przedstawionego sprawozdania. W największym skrócie zostało ono wstępnie przedstawione przeze mnie na poprzedniej sesji, mianowicie z wypłaty, którą ponosiliśmy w roku 2015 za rok 2014, która oscylowała w granicach 150 tysięcy. W tym roku kwota ta dopłaty będzie wynosiła około 40 tysięcy. W związku z powyższym udało się na tyle, za przyczyną też radnych i dyrektorów szkół, na tyle zwiększyć dodatkowe zajęcia, które były przeprowadzone w ramach zajęć w naszych szkołach podstawowych, żeby nie wypłacać, nazwijmy to, pieniędzy niewypracowanych, tylko każda z tych
Każda z tych nadgodzin została przepracowana na potrzeby dzieci w ramach dodatkowych zajęć językowych czy przedmiotów poszczególnych, które wymagały większej ilości godzin, żebyśmy wszyscy mogli tutaj być pewni, że się każdy z uczniów dobrze rozwija i mam nadzieję, że uda nam się taką tendencję zachować. Dziękuję. Czy Państwo radni? Sprawozdanie było bardzo szczegółowo omawiane i analizowane na posiedzeniu stałych komisji. Uznaję, iż przyjmujemy przez aklamację. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest gmina Dąbie. Bardzo proszę również pani sekretarz. Szanowni Państwo, nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół różnego typu i jednocześnie upoważnia organy prowadzące do ustalenia dodatkowych kryteriów rekrutacji, które znajdują swoje zastosowanie w procesie rekrutacji. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. Uchwała zawiera poszczególne kryteria, które były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni zapytania do tej uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię przewodniczących stałych komisji, Komisja Finansów, Rolnictwa i Komisja Oświaty. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Widzę, że jednogłośnie uchwała została przyjęta i zapisana pod numerem 15/117/216. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Dąbie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Również bardzo proszę pani sekretarz. Szanowni Państwo, uchwała ta ma w zasadzie charakter porządkujący z uwagi na fakt, że uchwała, która została podjęta w styczniu ubiegłego roku była tylko, znaczy obowiązywała tylko na rok szkolny 15/16. Natomiast aby podjąć wszelkie działania związane z rekrutacją do placówek wychowania przedszkolnego, należy określić bezterminowe zasady rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego i stąd prośba do Państwa o podjęcie przedstawionej Państwu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Państwo radni pytania? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię przewodniczących stałych komisji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Dąbie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Widzę, że jednogłośnie uchwała została przyjęta i nosi numer 15/118/216. Punkt następny posiedzenia to jest podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku. Karta nauczyciela. Proszę o przedstawienie projektu uchwały pani sekretarz. Szanowni Państwo, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela, upoważnia organ prowadzący przedszkola i szkoły do określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w tych placówkach, oraz do ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli wymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Przyjęte w niniejszej uchwale zasady uwzględniają wielkość i typ placówek oraz warunki pracy. Dodam, proszę Państwa, że uchwała została przekazana do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Związek Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZ Solidarność w KOWE. Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie projektu tej uchwały. Czy Państwo radni mają zapytania? Tak jak nadmieniła pani sekretarz, szczegółowo omawialiśmy to zagadnienie z wyodrębnieniem poszczególnych szkół, jak ta obniżka wygląda. Jeśli nie ma pytań, bardzo proszę o opinię przewodniczących stałych komisji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto był przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w mieście Dąbie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 6 oznaczonej w ewidencji gruntów budynków numer działki 1622 łamane przez 11 o powierzchni 02611 hektara stanowiącej własność gminy w Dąbie. Bardzo proszę, projekt przedstawi pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowna rado, niniejszy projekt dotyczy przedłużenia o 10 lat dzierżawy budynku garażowego, który w uzgodnieniu też i z mieszkańcami konkretnego lokalu nie stanowi żadnej przeszkody do tego, żeby pozwolić mieszkańcom, którzy już też od lat co najmniej 10 realizują tęże umowę dzierżawy. Nie zmienia to stanu faktycznego korzystania z konkretnego podwórka. W związku z powyższym proszę o pozytywne za przegłosowanie niniejszej uchwały. Dziękuję. Składam zapytanie, czy Państwo radni mają uwagi, zapytania do tego projektu? Nie widzę, więc bardzo proszę o opinię przewodniczących stałych komisji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w mieście Dąbie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numer działki 1622 łamane przez 11 o powierzchni 02611 hektara stanowiącej własność gminy Dąbie. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję.
Kto był przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zapisana jest pod numerem 15/120/2016. Punkt kolejny. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Chełmno 21 oznaczonej w ewidencji gruntu i budynków numer działki 429/2 o powierzchni 03030 hektara stanowiącej własność gminy Dąbie. Proszę pan burmistrz. W niniejszej uchwale mamy do czynienia z analogiczną sytuacją, w tym z różnicą, że dotyczy ona działki położonej przy adresie Chełmno 21. W związku z powyższym, tak jak szczegółowo omawialiśmy ten przypadek na komisjach, zwracam się o pozytywne ustosunkowanie do niniejszej uchwały. Czy państwo radni macie pytania? Nie widzę. Tak jak wspomniał pan burmistrz, również i ten projekt był poddany szerokiej analizie i omówieniu podczas posiedzeń komisji. Bardzo proszę przewodniczących o opinię. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Chełmno 21 oznaczonej w ewidencji gruntu i budynków numer działki 429/2 o powierzchni 03030 hektara stanowiącej własność gminy Dąbie. Proszę o podniesienie ręki. Widzę, że wszyscy jednogłośnie są za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję. Nosi ona numer 15/121/2016. Punkt następny to jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 2 położonego w mieście Dąbie przy ulicy Łęczyckiej 24. Proszę panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowna rado. Niniejsza uchwała dotyczy zbycia lokalu przy ulicy Łęczyckiej 24 na prośbę wieloletniej lokatorki chcącej na własność użytkować niniejszy lokal. Jest to zgodne z polityką gminy Dąbie. W tym przypadku zwracam się także z prośbą w ramach wcześniejszych ustaleń o udzielenie bonifikaty w wysokości 40%, która ma rekompensować wieloletnie nakłady nałożone na konkretny lokal wynikające z wieloletniego użytkowania niniejszej nieruchomości. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pozytywne ustosunkowanie się do tej uchwały. Dziękuję. Czy państwo radni? Pytania? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię przewodniczących stałych komisji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 2 położonego w mieście Dąbie przy ulicy Łęczyckiej 24 o podniesienie ręki? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie, jak zauważyłem i policzyłem, i zapisana będzie, nosiła numer, będzie 15/122/2016. Punkt kolejny. Uchwała. Projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 8 położonego w mieście Dąbie przy ulicy 1 Maja 2. Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowna rado, mamy do czynienia z analogiczną sytuacją chęci wykupu lokalu mieszkalnego, z tym jednak z małą różnicą, ponieważ niniejszy lokal położony przy ulicy 1 Maja 2 objęty jest ochroną konserwatora zabytków. W związku z powyższym zwracam się jakby z mocy prawa o wyrażenie zgody na 50% bonifikatę, która konkretnemu mieszkańcowi przysługuje.
pozwoliłem sobie Państwu przedstawić pismo uzasadniające podstawę prawną, dla której udzielić musimy, chcąc zbyć tenże lokal 50% bonifikaty. Natomiast jest to kwestia informacyjna, ponieważ jak punkt drugi niniejszego dokumentu stanowi, jeśli natomiast budynek, w którym znajdują się lokale mieszkalne, wpisany jest do rejestru zabytków, to zgodnie z artykułem 68 ust. 3 ustawy cenę sprzedanego lokalu obniża się o 50% na mocy ustawy bez konieczności podejmowania uchwały w tej sprawie. Musielibyśmy podejmować uchwałę, gdybyśmy chcieli udzielić bonifikaty 60-70 większej. Natomiast to przysługuje mieszkańcowi z mocy prawa. Niemniej jednak, żeby wszystko działo się też lege artis i wszyscy radni byli poinformowani o zaistniałej sytuacji, przedstawiliśmy to konkretne wyjaśnienie, prostując sytuację, którą szczegółowo omawialiśmy na posiedzeniu komisji. I w związku z powyższym, jeśli jest zapytanie co do tego konkretnego przypadku, proszę o pytanie. Jeśli nie, to proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mniejszej uchwały. Niepotrzebna, ale chcemy to po prostu przygotować publicznie, żeby uniknąć informacji, to znaczy uchwała jest potrzebna do tego, że Państwo wyrażacie zgodę na zbycie tego lokalu. Tak? Ja nie mogę go zbyć bez Państwa zgody, natomiast co do bonifikaty, w przypadku innych lokali nieobjętych ochroną konserwatora zabytków wysokość tej bonifikaty należy do Rady Miejskiej. Natomiast w przypadku objętym ochroną konserwatora ona jakby z mocy prawa ma 50%, a może być większa. Niemniej jednak propozycja nasza pozostania przy 50% bonifikacie, a Państwa zgoda wymagana jest do tego, żeby ten lokal zbyć. Rozumiem, Panie Burmistrzu, iż uchwała sama w sobie jest wymagana, ażeby mógł Pan poczynić dalsze czynności w celu zbycia, prawda? Natomiast niejako, nie bardzo mamy wpływ na obniżenie bonifikaty, tak. Nie ma tutaj Rada Miejska wpływu z mocy ustawy na obniżenie tejże bonifikaty, ma tylko możliwość jej zwiększenia. Ale może podwyższyć lub obniżyć tę bonifikację. Artykuł 63 ust. 3. Właściwie ona może zgodą Rady podwyższyć lub obniżyć tę bonifikację. Ale padła propozycja 50% propozycja i dlatego, że nie do tej propozycji konieczności jakby podejmowania tejże uchwały. Natomiast wydaje mi się, że jeśli ustawa w początkowej wersji, tak, mówi o tym, żeby tę bonifikatę 50% dla budynków objętych ochroną konserwatora zabytków podejmować i żeby nie komplikować spraw, bo jeśli ustawa... Czyli wychodzimy naprzeciw tutaj ustawy. Tak, bo ten zapis jakby komplikuje nam sprawę, tak. Dlatego wyjaśniając to na komisjach, tutaj było to zagmatwanie, dlatego że jeśli ustawa konkretnemu mieszkańcowi gwarantuje bonifikatę w wysokości 50%, a my tej bonifikaty dokonamy obniżki, wtedy konkretny mieszkaniec ma prawo no jakby z nami też wchodzić w polemikę i w przypadku, kiedy ustawa daje mu taką szansę, w samorządowym kolegium odwoławczym jest w stanie tę 50% bonifikatę wywalczyć i żeby po prostu zaoszczędzić sobie tej procedury, to najzwyczajniej w świecie ja wnioskuję o 50%, żeby nie przedłużać i nie narażać się na tutaj konflikt eskalowy. Rozumiem. Szanowni Państwo, czy jeszcze do tych wyjaśnień? Widzę, że radni tutaj właściwej komisji już są usatysfakcjonowani, więc proszę o opinię poszczególnych przewodniczących stałej komisji. Komisja Finansowa. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 8 położonego w mieście Dąbie przy ulicy 1 Maja 2 o podniesienie ręki? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i będzie mieć numer
15/123/2016. Punkt następny, podobnej treści, projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w mieście Dąbie przy ulicy Asnyka 14A i również projekt przedstawi pan burmistrz. Proszę bardzo. Konkretna uchwała dotyczy zbycia lokalu. W tym przypadku nie są objęte żadną ochroną. W związku z powyższym wnioskuję o 40% bonifikatę od ceny lokalu mieszkalnego i wyrażenie zgody na jego zbycie. W związku z powyższym proszę o pozytywne przegłosowanie niniejszej uchwały. Poproszę o opinię, gdyż było to szeroko omawiane. Ten projekt nie ma tutaj żadnych kwestii wątpliwych, więc bardzo proszę o opinię przewodniczących stałej komisji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w mieście Dąbie przy ulicy Asnyka 14A o podniesienie ręki? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie i ma numer 15/124/2016. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Dąbie i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy gminą Dąbie a powiatem kolskim. Projekt uchwały przedstawi pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowna rado. W przypadku tej uchwały chodzi o usankcjonowanie współpracy gminy Dąbie z powiatem kolskim polegającym na przekazaniu wkładu finansowego w wysokości 150 tysięcy złotych na inwestycję dotyczącą drogi powiatowej, w tym przypadku ulicy Ogrodowej na odcinku niedokończonym nakładką asfaltową. Nasz wkład stanowi 40% nakładów, jakie ponosi powiat kolski w ramach współpracy infrastrukturalnej i drogowej. W związku z powyższym proszę o pozytywne ustosunkowanie się do niniejszej uchwały. Czy do projektu tej uchwały państwo radni macie pytania? Nie widzę. No dyskusja była długa i bym powiedział obszerna na temat dróg, w ogóle stanu dróg powiatowych podczas stałych komisji. I poproszę teraz o opinię przewodniczących poszczególnych. Bardzo proszę. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Dąbie i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy gminą Dąbie a powiatem kolskim? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto był przeciwny? Jeden głos. Kto się wstrzymał? Też jeden głos. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta i nosi numer 15/125/2016. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie gminy Dąbie do partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu składanego do dofinansowania w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, konkurs numer POWR02-1800IP.01-00005/15. Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowna rado, pod tą enigmatyczną nazwą tej uchwały kryje się chęć przystąpienia wspólnie z pozostałymi 7 partnerami do pozyskania funduszy na zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miejskiego. W przypadku otrzymania dofinansowania gmina Dąbie nie ponosi kosztów pieniężnych, finansowych, jedynie
koszty niematerialne w postaci udostępnienia sal, udostępnienia sprzętu obecnie istniejącego w Gminie Dąbie do szkoleń i do przeprowadzenia wykładów. W zamian za to możemy ubiegać się o unowocześnienie sprzętu komputerowego i oprogramowania, z którego korzystają pracownicy Urzędu Miejskiego. W tymże porozumieniu z 7 gminami firmą TMC jesteśmy także wyznaczeni jako lider do partnerstwa, co nakłada na nas właśnie ten wkład niefinansowy po to, żebyśmy tylko mogli naszą kapitał ludzki wkład wnosić i nie ponosić innych kosztów. W związku z powyższym proszę o pozytywne ustosunkowanie się do niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy do tego projektu uchwały Państwo radni zapytania? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię przewodniczących stałych komisji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie gminy Dąbie do partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu składanego do dofinansowania w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 /konkurs numer POWR.02.18.00IP.01.00005/15. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie i ma numer 15/126/2016. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w tym przypadku chodzi o udostępnienie i do korzystania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzychowie z działki, na której znajduje się dzisiejsza remiza OSP, bo tutaj mamy przypadek odwrotny niż w innych wsiach, gdzie to my przejmujemy remizę na świetlicę wiejską, a tutaj działkę, która do tej pory stanowiła własność Skarbu Państwa, nie była skomunalizowana. Teraz po tej procedurze chcemy w użytkowanie przekazać dla OSP Żuchów. W związku z tym zwracam się z prośbą o pozytywne ustosunkowanie się do niniejszej uchwały. Dziękuję. Czy zapytania do tego projektu? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię przewodniczących stałych komisji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Dąbie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nosi numer 15/127/2016. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej. Jeszcze uchwała. Mamy to. Ja trzymam się porządku, że tak powiem, więc po wieloletniej jest ta nowo wprowadzona. Tak odczytywałem porządek. Także dziękuję panu burmistrzowi i proszę bardzo, następny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej za 2016 rok. Serdecznie przedstawię zmiany do uchwały budżetowej na 2016 rok. W związku z obowiązującymi przepisami Rada Miejska w Dąbiu ustala, co następuje. W związku ze wzrostem dochodów naszych własnych zmieniają się nasze dochody na kwotę 18 585 240 zł. W tym dochody majątkowe 30 000 zł. Ustala się wydatki budżetowe w kwocie takiej samej jak dochody 18 585 240 zł. Wydatki majątkowe to kwota 1 359 091 zł i 57 groszy. Do uchwały budżetowej zmieniono załączniki o dochodach, wydatkach, jak również wydatkach inwestycyjnych i
Funduszu Sołeckim. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szeroko dyskutowaliśmy też na komisjach. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Państwo radni mieli pytania do wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej? Nie widzę, tak jak Pani Skarbnik podkreśliła szczegółowo, żeśmy wszystkie te zmiany omawiali i również tam podczas stałych posiedzeń padały konkretne pytania odnośnie właśnie proponowanych zmian. W związku z powyższym proszę o opinię przewodniczących stałych komisji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i będzie mieć numer 15/128/2016. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie na lata 2016-2021. Bardzo proszę również Pani Skarbnik. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową gminy Dąbie na lata 2016-2021. Zmiany dokonano zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej. Dostosowano uchwałę wieloletniej do uchwały budżetowej. Zmienił się załącznik numer 1. Tej uchwały. Wykonanie powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy do tego projektu uchwały Państwo radni pytania? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię przewodniczących stałych komisji. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającą wieloletnią prognozę finansową gminy Dąbie na lata 2016-2011. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I przechodzimy do punktu, który prowadziliśmy do dzisiejszego porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowna rado, zwracam się o usankcjonowanie tego, o czym mówiłem wcześniej, w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej. W związku z tym zwracam się z prośbą o pozytywne ustosunkowanie się do uchwały, której najważniejszą częścią jest paragraf pierwszy, mówiący o tym, że wyznacza się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego określonego ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wszelkie zagadnienia wyjaśnione były wcześniej i ten ekstraordynaryjny sposób prowadzenia tego na sesję także. W związku z tym zwracam się, żeby już usankcjonować i rozpocząć od tej uchwały prace wdrażające projekt 500+ w gminie Dąbie. Dziękuję bardzo. Pomimo, że jest to świeży temat, to również był omawiany i na poprzedniej sesji też ten temat wracał, jak również i na posiedzeniach komisji też na ten temat obszernie dyskutowaliśmy. Bardzo proszę, no nie ma opinii, więc trudno mi teraz dociekać o tę opinię. Po prostu przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci? Bardzo proszę o podniesienie głosu. Czy ktoś był przeciwny? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Ustawa została podjęta jednogłośnie. Punkt następny to są interpelacje i zapytania radnych. Numer 15/130/2016. Skomentuję to tak, iż w
wydatnie, wiedząc, iż dzisiejsza sesja ma charakter uroczysty, proszę wierzyć, iż szereg pytań, zapytań było kierowanych do pana burmistrza, do pani skarbnik podczas stałych posiedzeń komisji. Stąd dziś podczas obrad w sesji widzę, że nic nowego, nowy temat nie pojawił się, nie wypłynęły problemy. Myślę, że do tych zgłaszanych podczas posiedzeń stałych komisji pan burmistrz na następnym posiedzeniu komisji już się odniesie. Punkt następny, odczytam z powinności formalnych odpowiedzi na interpelacje, zapytania. I kolejny, następny, wolne wnioski i informacje. Czy w tym punkcie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pani dyrektor Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Zofia Kaźmierska. Bardzo proszę konkretnie. Państwo, nie chciałbym przedłużać tej uroczystej sesji, ale sprawa, myślę, jest dość ważna, wyniknęła zaledwie wczoraj. Otrzymaliśmy ofertę, że można u nas przeprowadzić szkolenie dla osób w wieku od 50 do 67 lat. Bezpłatne szkolenie obsługi komputerowej. Musiałabym do 2 marca, czyli termin jest krótki, zebrać 15-osobową grupę, żeby to szkolenie przeprowadzić u nas w Ośrodku Kultury. Stąd też rozdałam państwu sołtysom te plakaciki i bardzo proszę o szybkie rozpropagowanie na swoim terenie i o możliwie szybką odpowiedź, żebym mogła zdecydować, czy też przeprowadzimy, czy nie. A myślę, że warto, ponieważ oprócz tego, że szkolenie jest dla uczestników bezpłatne, to jeszcze otrzymują jakieś tam prezenty w formie teczki, długopisa, notatnika, pendrive'a, książki. Firma przeprowadzająca przywozi też z sobą komputery, na których będą się uczestnicy uczyć. Także bardzo proszę o zebranie. Dziękuję bardzo za przekazanie tej informacji. Pan Józef Wyszczyński, sołtys Majów, bardzo proszę. Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący. Ja, Panie Burmistrzu, bym prosił o odkrzaczenie drogi gminnej we wsi Majdany na tych dwóch zakrętach, tyle się dużym, bo tam jest po prostu niezarośnięte akacją. Bardzo, bardzo jest to uciążliwe dla ruchu, bo tam jest żwirownia, majdany, narciarka, ale i samochody ciężarowe i osobowe. Bardzo prosił. I jeszcze jedno, może bym prosił, bo tam została naprawione na rowie tralalka, co jest zadbowa na majdany, tu przed czuło. I no tam był ten, nakładka jest mała zrobiona, że ona teraz podczas po zimie już zaczyna pękać i jest takie, są uskoki. No ja bym prosił, tam zrobili, zostało zrobione na tym samym rowie, tylko na budkach tutaj. Taka ładna została podrzutna nakładka ułożona, większa i to by było wtedy w jakimś stopniu załagodziło te wstrząsy i po prostu to by estetycznie wszystko, bo tam jak było odmulanie rowu przed grzelaka, to żeśmy patrzeli z grzelakiem, no z tym młodym, czy nie jest pęknięta dryna, nie jest wszystko dobrze, tak tylko nakładkę zrobić i jest bez żadnych, żeby to z kolizją przyszło, nie daj Boże. Nie? Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze? Bardzo proszę, pan burmistrz. Tylko sportowcy zasługują na wyróżnienie, ale także wszyscy przedsiębiorcy, którzy wspierają swoim wsparciem finansowym, materialnym, wszystkie działalności, inicjatywy, które w gminie Dąbie się dzieją. Bo chciałbym powiedzieć, ja akurat mogę odpowiadać za ostatni rok, że współpraca gminy z naszymi miejscowymi przedsiębiorcami wygląda bardzo dobrze i bardzo gorąco chciałbym za to podziękować.
przy okazji namawiać do utrzymywania dobrych relacji, współpracy, bo też dzięki Wam i temu, jak się angażujecie, możemy te inicjatywy, które staramy się tu wspólnie naszym też wysiłkiem organizować, no, są i ładniejsze, i ciekawsze. I mam nadzieję, że też służą wszystkim mieszkańcom. To już nie chodzi tylko o to, że ma to świadczyć o mnie, o radnych, o kimkolwiek, tylko chodzi przede wszystkim o to, żeby zapewniać naszym mieszkańcom jak najciekawsze atrakcje i też te spotkania. Mam nadzieję, że współpraca taka formalno-prawna Urzędu Miejskiego w Dąbiu razem z Wami będzie wyglądała coraz lepiej, że ułatwienia czy łatwość załatwienia spraw będzie także dla Was na tyle zadowalająca, że pozwoli też z chęcią odpowiadać na prośby nasze, a nawet jeśli nie nasze, to też wielu tych organizacji, które do Was się zwracają, a które we własnym zakresie starają się coś organizować. Bo to, co dzieje się w gminie Dąbie, to nie jest tylko to, co wymyśli Urząd Miasta, ale także tych wiele innych organizacji, kół gospodyń, ochotników, strażaków, czy sportowców, wędkarzy, którzy każdy potrzebuje gdzieś tam małego, delikatnego wsparcia i naprawdę uwierzcie mi, że choćby najskromniejsze, ale wsparcie bardzo dobrze na nich działa i zawsze, kiedy pojawiam się na konkretnych spotkaniach, wydarzeniach zaproszony, to każdym, do kogo się zwrócili z przychylnością, ich te prośby zostały przyjęte, to wzbudza wielki, wielki szacunek i podziękowanie, bo pamiętajcie też, że każdy, kto do tę pomoc się zwraca, to zawsze dla niego sytuacją komfortową nie jest, a jak spotyka się ta praca ich z docenieniem też przez Was i docenieniem ich, Was, że akurat do Was się zwracają, a nie do kogoś innego. Mam nadzieję, że dla każdego jest takim wyróżnieniem, a ja wspólnie tutaj z Radą Miejską chciałbym Państwa w imieniu własnym wyróżnić, wszystkich obecnych zaprosić na skromny poczęstunek, który niech będzie takim wyrazem szacunku dla Was i dla Waszej pracy tejże codziennej, a tych Państwa, którzy dotarli tu na sesję, niektórzy pewnie dotrą dopiero na spotkanie, niektórzy się usprawiedliwiali wcześniej, że no z racji obowiązków nie do końca mogą się pojawić, bardzo serdecznie zapraszam i gratuluję i pozwolę sobie zaprosić Pana Przewodniczącego do wsparcia mnie w składaniu podziękowań. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować Państwu. Przepraszam, to ja myślę, że w imieniu wszystkich radnych również krótko, chociaż już to czyniłem, ale jeszcze raz pragnę wszystkim przedsiębiorcom podziękować za wspieranie różnego rodzaju inicjatyw, głównie uroczystości, imprez, wydarzeń organizowanych na terenie gminy Dąbie. W imieniu Rady Miejskiej serdecznie Państwu dziękuję. W związku z powyższym chciałbym złożyć serdeczne podziękowania Państwu Grażynie i Krzysztofowi Nadolnym. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze i mam nadzieję, że nasza praca jest tu pracą. Państwu Ilonie Józefowi Połapieńskim, właścicielom gościńca Zacisze. Dziękuję bardzo serdecznie w imieniu swoim, strażaków, ochotników, których Pan wspiera aktywnie. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie owocna w kolejnym roku. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Panu Andrzejowi Michałowskiemu, choć wiem, że był, ale musiał zapewne wyjść. I panu Włodzimierzowi Krysiakowi, których też tutaj widziałem przed chwilą, ale musieli zapewne udać się do swoich obowiązków. Dziękuję panu Markowi Wojciechowskiemu, właścicielowi piekarni Wojciechowski.
Serdecznie dziękuję Państwu Teresie Krzysztofowi Góreckim, którzy też aktywnie... Dziękuję. Mam nadzieję, że plany tegoroczne też uda się zrealizować. Sukces. Składam serdeczne podziękowania panu Andrzejowi Kaczorowskiemu, właścicielowi firmy AgroStar. Na tyle, jeśli chodzi o obecnych na dzisiejszej sesji. Natomiast pragnę tylko Państwa uprzedzić, że ta lista osób i darczyńców jest o wiele, dłuższa. Nie każdy mógł dzisiaj się pojawić na spotkaniu, ale wszystkim tym Państwu nieobecnym chciałbym także i za Waszym pośrednictwem wyrazy wdzięczności złożyć na ich ręce. Dziękuję Państwu.